Bam! Radio Z, styl życia. Kto wam to pisze? To i inne absurdy internetowe branży paznokciowej znajdziesz w tym filmie. Cześć, jestem Edyta i wraz z Przemkiem przeczeszemy facebookową grupę, gdzie nasi widzowie reporterzy podrzucają nam materiały. Kryszczyn, dajesz intro. Kryszczyn, dzięki za intro. Widzowie, dzięki za to, że jesteście zaczynani. Bienvenidos! Efekt syrenki to najmodniejsza stylizacja paznokci na jesień 2021. Sprawdź, jak go uzyskać. Kto te artykuły tworzy? Pyta Urszula. O co? Aha! Co? Ciekawe, czy się Przemek zorientuje. Pokaż, co? Efekt syrenki to najmodniejsza, to nie jest efekt syrenki, to jest kocie oko. No. Bam! Radio Z, styl życia. Kto wam to pisze? Ale foto zrobił Mali z Shutterstocka. Aha. Co się nie zajął Mali, nie wiem, też... Zajumali śmieje się. Kupili sobie trendy na efekt syrenki. Ale chyba jak kupili, to nie powinni dawać linka. Czy to ale tu już jest efekt syrenki, ale tu koleś w ogóle to chyba grafik jakiś szukał, bo sobie myślał, że to jest to samo co to. Bo tu już jest efekt syrenki. 2021 efekt syrenki? Efekt syrenki był modny tak z 6 lat temu. 5. A teraz? Nie za długie, nie za krótkie. Jaką długość paznokci lubimy najbardziej? Nie za długie, nie za krótkie. No ładne, to jest ankieta, jak to te ankiety tworzy? Krótkie, schludne. Uwielbiam długie paznokcie. Boże, kochany. Dobra. Ale średnie ci napisał. Ale... Zobaczmy, co Julka tym razem wyszperała. Jestem ciekawa, co o tym sądzisz. W internecie. Co ja o tym sądzę? Katalina z Niletech on TikTok. Katalina z Niletech. Co tam mamy? Czekaj, zrobię. Co tu jest? A, dobra. To już w TikTokach było. Ale jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, bo... Co to jest? Już. Jesteś ciekawa, co ja o tym sądzę, tak? No, bo znasz mniej więcej mój styl pracy, byłeś przy nagraniach na przykład kursów korekta od nowa. Byłeś. No. Zobacz, to mniej więcej tak jakieś tam powinieneś mieć pojęcie na ten temat. Można inaczej? Można. Można szybciej? Można. Można się mniej narobić? Można. Jeżeli klient sobie nie przeszkadza i jak tak chodzi sobie, co mnie to interesuje? Ale nie, to jest proces, to jest w trakcie. Czyli co? Z takim klocem to człowiek nic nie zrobi. Czemu? Chciałbyś mieć takie klocki Lego przyklejone do palców? Nigdy nie miałem, więc nie wiem, czy bym chciał. No to ja ci mogę załatwić. Ale ja nie chcę się przekonać. Wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć. A dlaczego nie chcesz wiedzieć? Po co mi ta wiedza? Chciałbyś, czy byś nie chciał? Ta wiedza trafia do szuflady bezużyteczna dla mnie. No, w każdym razie, no to jest w trakcie, ona to będzie cały ten tunel żłobić. Tak, całą ten blok żelu. Aha, czyli to już teraz kumam. Ja myślałam, że to jest już finalny paznokieć. Nie, no właśnie, taki to jest... To jest proces, czyli ona nalała tyle żelu, żeby potem go pół godziny piłować? Tak. Żeby dlaczego? Żeby więcej się sprzedawało żelu, żeby ludzie kupowali żel, żeby to dostawali w chacie? No nie, że niby, nie wiem, że tak jest szybciej, że niby może klientka se myśli, że nie będziemy ścinać nadziei naturalnych paznokci, my je nadlejemy, a i tak od spodu cały jest spiłowany, więc takie oszukiwanie klientów trochę, że co zostawimy od pani paznokcie, to. Podsumuję to jednym słowem. Okej. Aż boli, jak przepiłowane są paznokcie, napisała Natalia, to jest naturalny paznokieć. A skąd wiesz, że są przepiłowane? No zaraz zobaczymy, zaraz pokaż. Zobaczymy. Pokaż, ja chcę zobaczyć. No to ja też chcę zobaczyć. Ja też chcę zobaczyć. Natalia napisała tak, aż boli, jak przepiłowane są paznokcie. W mojej głowie pojawiła się myśl i moje oczy zostały skierowane na paznokieć. No. Czyli na płytkę paznokciową, czyli w to miejsce. To też jest paznokieć, bo jest naturalne. Ale paznokieć. Mnie skierował umysł tutaj, że przepiłowane. Aha, w sensie, że płytka paznokciowa od góry jest ścieniona, czyli przepiłowana. Tak. Jej grubość. A nie spiłowane. Przepiłowane, no. Spiłowane. Jaka jest różnica między przepiłowane a spiłowane? Za mocno przepiłowane, popiłowane za mocno i mogą być po bokach przepiłowane i mogą być na górze przepiłowane, więc to zależy. Jak dla was jest jaśniej? Spiłowane to jest kiedy, a przepiłowane jest kiedy? Spiłowane to jest ogólnie spiłowane. Czy dobrze, czy źle, po prostu spiłowane, a przepiłowane, czyli za dużo spiłowane. Czy to jest jasne? I mi od razu wzrok poszedł tam, gdzie jest pilnik. A mi poszedł wzrok na przepiłowane, czyli pojawił mi się ból, bo widziałem taki czerwony kolor. Pytam, gdzie są przepiłowane? Tak, przepiłowane mogą być wszędzie. Mogą być. Jak wy to odbieracie? Napiszcie w komentarzu. Przepiłowane, mogą być nieboczne przepiłowane. Jak odbiera słowo przepiłowane, jak odbiera słowo zpiłowane, tak? Czy tutaj po prostu czy jest w ogóle słowo spiłowane? No dobra, czyli spiłować to znaczy zupełnie coś innego, niż mi się w głowie wyobrażało. A więc znowu się muszę nauczyć czegoś, że nie pisze się zpiłować, tylko spiłować. Przepiłowane nie wiadomo, co oznacza tak naprawdę, a spiłowane to znaczy... Stępić, tak? Znowu mądrzejsze. Przemoczone, zmoczone, a przemoczone.
że coś przesadnie zostało zrobione. A tutaj chodzi o to, że no faktycznie, jak co to jest? Była, patrz ten pazur, tylko kurczę, no niestety akurat tam była ta strzałka, dlatego nie widać dokładnie. A to jest o to, o czym mówiłaś, czyli przepiłowane w tym sensie? Tak, 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 że po prostu nie idzie linia boczna równo, ani w delikatnie w łódeczkę, tylko idzie i nagle... A przy naturalnych paznokciach jest to możliwe, żeby tak zrobić, no czy tak, nie? W sensie, że idzie równo? Oczywiście. Oczywiście? Oczywiście. Jesteś tego pewna? Na przekonana na 100%? W stanie, nie wierzę. One tak same w sobie nie rosną. Musisz je po prostu wyrżnąć tam, żeby... Mama mówiła, żeby ufać, ale sprawdzać. No, ale ja nie mam takich naturalnych paznokci, nigdy nie będę mieć. A może zapuść? Mogę w sumie. Hybrydy nakładać sobie cały czas albo żel. Tylko nie mogłabym... No dobra, szłoby zrobić taki challenge, ale to będzie trwało miesiącami. Dobra, jedziemy. Nowy sposób na jednorazowe szczoteczki. Co ty myślicie? To jest nowy coś dla sposób? Mnie. Ciekawe, jestem ciekawa. Zainteresowałaś mnie, Zuza. Chyba już to widziałam. A na ale pewno. Zobaczymy, czy to jest to, o czym pokaż. Ja myślałam. I mam pewne przemyślenia na ten temat. Swoje. Chyba nie moje. Jak delikatny jest ten włos. To jest wręcz jak z materiału. Jak takim czymś będziesz w stanie wypruszyć spod fałd lateralnych, czy tam fałdu proksymalnego, pył. No, to jest pomysł fajny, ale włos tej szczotki totalnie się nie nadaje. Ja bym powiedział to trochę inaczej. Włos tej szczotki się w ogóle nie nadaje, ale ten pomysł jest zajebisty. Pomysł jest zajebisty, no. Fajny pomysł na pewno to będzie, no, jakby to powiedzieć, bardziej ekologiczne, bo tylko hej, włosie... Hej, jest tam ktoś za mną, Edyta? Nie. Ta piosenka chyba chodzi za mną. Dobra, ja się już z wami żegnam, bo przed wami ostatni wpis. Dawaj, Edyta. Co wy na to? Na co? Serce mi boli z przerażenia, jak na to patrzę. No to ja tym bardziej muszę popatrzeć. Jezus, przygryzłem. Co to jest? Nie wiem, ale serce kogoś bolało z przerażenia. O dobra, to nie ma znaczenia. Co to jest? To jest jakiś myt... Aha, to jest jakiś tutorial. Super. Tipsy, bez rękawiczek, praca, standard. Okej. Teraz tak patrzę na ten filmik, przyszła mi taka myśl, że zajęcia z tworzenia paznokci mogłyby być w szkole na ZPT. No. Na plastyce. Co wszystko jest? Budujesz kształty, piłujesz, ucinasz, no tak, tniesz, docinasz, takie... kąty, prostokąty, kwadraty, trójkąty, musisz migdały. Musisz mieć w głowie taką budowę tego paznokcia, anatomię, że tu jest... Wiesz, faceci budują karnik, a kobiety robią paznokcie. Tyle w strefie, nie wiem, tak się śmieję tylko. Tyle na wolnym brzegu, no. Dobra, na razie nie jest najgorzej. Wiesz tych rękawiczek. Fuj, za każdym razem wsadzają te paluchy tam. O Boże! Dobra, jest źle, patrz ten pazur. To jest taka kosa, Edyta. Ty rychtyk. Nowy kształt człowiek wymyślił. Kosa. Edyta! Fuj, te linie boczne, takie poszarpane. Jakie to już jest te grube. Te gluty, te grubości. Jakie to jest grubość. To przy tych skórkach? Patrz tu! Jakie to jest grube. No cię kręcą. Jakie to jest grube, ja już nie mogę dalej patrzeć, ja już Jezus, tu odchodzę. Ciao. Jezu, jest to. Okropna budowa, okropna. Ja wierzę, że da się to zrobić lepiej.